Skoro mamy już podstawową wiedzę o tym, czym jest proporcja, sprawdźmy, czy poradzimy sobie z trudniejszymi zadaniami. Mamy klasę, w której jest 55 uczniów. Znamy też proporcje między chłopcami a dziewczynami. Relacja między chłopcami a dziewczynami to jak 4 do 7. Chcemy wiedzieć, ile dziewczyn muszę dodać, żeby proporcja wynosiła 1 do 2. Ile muszę dodać dziewczyn, żeby proporcja proporcja wynosiła 1 do 2. To proporcja między chłopcami a dziewczynami. Nie zmieniam kolejności. Teraz na każdych czterech chłopców mamy siedem dziewczyn. Musimy dodać tyle dziewczyn, żeby na każdego chłopca przypadały dwie dziewczyny. Jak to zrobić? Nawiązując do podstawowego filmu o proporcjach, po pierwsze, znamy całkowitą liczbę uczniów. Znamy też proporcje. Powinno nam to pomóc obliczyć obecną liczbę chłopców i dziewczyn. Obecna proporcja to 4 do 7. Stosunek chłopców do dziewczyn to teraz 4 do 7. Co to znaczy? Dodajmy te dwie liczby. Na 11 uczniów na 11 uczniów przypada 4 chłopców i 7 dziewczyn. Jest 4 chłopców i 7 dziewczyn. To mówi ta proporcja. Jeśli wziąć 11 uczniów, moglibyśmy podzielić tę klasę na kilka grup. W każdej tej jedenastce będzie czterech chłopców i 7 dziewczyn. Na każdych 11 uczniów, czterech chłopców i 7 dziewczyn. Dzielimy klasę, pamiętając, że w każdej grupie ma być tyle samo chłopców i dziewczyn. Ile będzie takich grup? Jest 55 uczniów. 55 uczniów. Te 55 dzielimy na 11 osobowe grupy. W każdej grupie będzie tyle samo chłopców i dziewczyn. Jeśli dzielimy na 11 osobowe grupy 11 studentów na grupę, ile będzie takich grup? Będzie 5 11 osobowych grup. 5 grup po 11 uczniów. To już omawialiśmy. Każda grupa ma 4 chłopców i 7 dziewczyn. Jest 5 grup. W każdej 4 chłopców, czyli mamy 5 razy 4, co daje. co daje 20 chłopców. W każdej grupie jest też 7 dziewczyn, czyli 5 razy 7. Razem 35 dziewczyn. Liczby się zgadzają. 20 dodać 35 to 55, a 20 do 35 to jak 4 do 7. Wszystko się zgadza. Teraz musimy jeszcze dodać dziewczyny do klasy, żeby zmienić proporcje. Do dzieła. Teraz mamy 20 chłopców, 20 chłopców i 35 dziewczyn. Obliczyliśmy to przed chwilą. Musimy teraz dodać dziewczyny do klasy. Nasza nowa proporcja po dodaniu dziewczyn będzie wynosić 1 do 2. 1 do 2. Mamy więc bardzo proste równanie z jedną niewiadomą. Możemy je praktycznie rozwiązać w pamięci. 1 do 2 to tyle samo co 20 do ilu? Można powiedzieć tak: 1 to połowa z 2, a 20 to połowa z 40. Wychodzi. 40. g równa się 5. W ten sposób rozwiązaliśmy w pamięci. Jeśli chcemy to zrobić algebraicznie, mnożymy na krzyż. 35 dodać g razy 1, 35 dodać g równa się 2 razy 20. A to równa się 40, czyli tak jak zrobiliśmy w pamięci. Odejmujemy 35 od obu stron, wyjdzie nam g równe 5. Jeśli dodamy 5 dziewczyn do klasy, to będzie ich razem 40. 40 dziewczyn. I 20 chłopców. Nasza proporcja wynosi 20 do 40, czyli 2 do 4, czyli tyle co 1 do 2. Gotowe.